Antyk. Przede wszystkim, moi drodzy, należy pamiętać, że antyk jest tą najwcześniejszą epoką literacką, no bo to jest po prostu pierwsza epoka piśmienna w historii ludzkości. Mamy dwa źródła, można powiedzieć, antyczne, z których wywodzi się europejska kultura. To jest antyk grecko-rzymski, związany, jak sami słyszycie, z tymi państwami, oraz antyk judeo-chrześcijański, którego źródło kultury tkwi w Biblii. Ja dzisiaj poświęcę nieco uwagi antykowi grecko-rzymskiemu i postaram się, oczywiście subiektywnie, wybrać te treści, które moim zdaniem mają znaczenie, a także na koniec zaprezentuję Wam arkusz maturalny, który pojawił się na maturze próbnej pod koniec minionego roku, a w którym zdziwieni maturzyści odkryli fragment dramatu antycznego. Proszę Państwa, antyk grecko-rzymski związany jest ze starożytną Grecją. Starożytną Grecję utożsamia się jako kolebkę kultury europejskiej, to już mówiłam. W przypadku języka polskiego, jeżeli chodzi o ten okres czasu, najczęściej omawiają Państwo mity, a także w szkole średniej jeden wybrany dramat antyczny. W wielu szkołach jest to Król Edyp, niekiedy w gimnazjach jeszcze pojawiają się fragmenty bądź całość dramatu Sofoklesa Antygona. Przede wszystkim mity. Mity poznawaliście już w podstawówce i myślę, że każdy przeciętny Polak kojarzy na przykład mit o Syzyfie, mit o Tezeuszu, mit o Narcyzie, mit o pochodzeniu bogów olimpijskich. Zresztą jest to bardzo nośny temat, obecnie także wykorzystywany w hollywoodzkiej kinematografii, bo przecież co rusz mamy jakieś filmy, w których na przykład pojawiają się a to tytani, a to powiedzmy bogowie olimpijscy. Zatem myślę, że większość ludzi mniej więcej kojarzy mity i wie, co to jest. Natomiast jako gatunek literacki, to chciałabym, żebyście pamiętali, że mit ma takie trzy podstawowe cechy, po którym się go poznaje. To jest oczywiście przede wszystkim fakt, że mit jest historią, opowieścią całkowicie fantastyczną. Nie ma żadnych, można powiedzieć, prawdopodobieństw w nim. Kolejna rzecz, że występują w nim bądź ludzie o nadprzyrodzonych możliwościach, bądź bogowie, herosi, a zatem istoty, które są obdarzone jakąś nadnaturalną właściwością. No i w przypadku akurat starożytnej Grecji mity miały pochodzenie religijne. Mity tłumaczyły bardzo często pochodzenie pewnych zjawisk, pochodzenie świata, pochodzenie rodów, pochodzenie miast. One się tak dzieliły. Proszę Państwa, dlaczego mówię, że to jest ważne? Bo w wielu lekturach, również z okresu XX wieku, będziecie mówić o tak zwanej mityzacji. Co to jest mityzacja? To jest nadawanie jakiemuś zjawisku, osobie, rzeczy cech mitu. I kiedy Was ktoś zapyta, w jaki sposób te cechy mity są tutaj nadane, no to będziecie wiedzieć, że albo przypisuje się tej osobie, tej rzeczy, temu zjawisku cechy fantastyczne, nadprzyrodzone, albo utożsamia się z jakimś zjawiskiem religijnym. W związku z tym, proszę Państwa, myślę, że będzie to dla Was jasne, kiedy ja powiem, dlaczego na przykład świat przedstawiony w Chłopach Władysława Reymonta, no cóż, mamy tam elementy mityzacji życia ludzi na wsi, prawda? Czyli tworzenia z tego pewnego rodzaju cech zjawiska religijnego wręcz, nadprzyrodzonego. Ale, moi drodzy, nie tylko to jest ważne w antyku grecko-rzymskim. Są również ważne nurty filozoficzne, szczególnie dwa te nurty filozoficzne, które będziecie odszukiwać na przykład w poezji Jana Kochanowskiego. Tymi nurtami filozoficznymi, które szczególnie przeszły do literatury, jest epikureizm oraz stoicyzm. W poezji rzymskiego poety Horacego epikureizm i stoicyzm niejako łączą się w pewną filozofię życiową zwaną horacjanizmem. Epikureizm jest filozofią wywodzącą się ze szkoły założonej przez Epikura z Samos i jest to filozofia mówiąca o tym, że życie powinno polegać na unikaniu cierpienia.
Proszę Państwa, proszę tego nie utożsamiać z życiem, w którym oddajemy się samej przyjemności, bo życie polegające na szukaniu przyjemności jest skrajną odmianą epikureizmu i nosi nazwę hedonizmu. Zwolennicy Epikura mówili bowiem, że człowiek powinien cieszyć się każdą chwilą, nawet najmniejszą drobnostką, zwłaszcza życiem w zgodzie z naturą, obecnością przyjaciół. To właśnie Epikurejczycy, proszę Państwa, powiedzieli słynne słowa carpe diem, czyli chwytaj dzień, ciesz się każdą chwilą. Stoicyzm natomiast mówił o konieczności zachowania rozsądku, rozwagi i pewnego rodzaju dystansu do wszystkich wydarzeń, które nas spotykają. Dlaczego? Stoicy bowiem, a tutaj przedstawicielem, założycielem tej szkoły filozoficznej był Zenon z Kition. Stoicy bowiem uważali, że przyczyną ludzkich nieszczęść i frustracji jest nadmierne pożądanie pewnych rzeczy w życiu. No więc człowiek powinien zachować dystans zarówno do tego, co nas spotyka i jest dla nas miłe i dobre i przyjemne, a więc trzymać się z daleka od niepotrzebnej euforii, jak i zachować dystans wobec nieszczęść. Człowiek powinien kierować się rozumem, a najważniejsza jest cnota, czyli takie szlachetne serce po prostu w postępowaniu. I teraz, proszę Państwa, mamy oczywiście ten okres literatury antycznej, który jest również źródłem wielu gatunków literackich. Między innymi z okresu antyku wywodzą się pieśni, mamy również antyczne ody, epigramaty. Kolejnym gatunkiem literackim jest anakreontyk, mamy oczywiście słynne wiersze Safony, ale antykowi również, proszę Państwa, zawdzięczamy powstanie teatru, powstanie dramatu jako takiego rodzaju literackiego. Powstanie dramatu wiążemy z Atenami, z V wiekiem przed naszą erą, z czasami Peryklesa i momentem, kiedy święta, zwane wielkimi bądź miejskimi Dionizjami, zyskały rangę święta bardzo ważnego, święta ku czci Boga Dionizosa, w czasie którego tragicy mogli przedstawić w konkursie swoje utwory. To właśnie wtedy, proszę Państwa, na arenie, można powiedzieć, światowej literatury pojawia się Sofokles, genialny grecki tragik, który jest autorem zarówno Antygony, jak i Króla Edypa. I tutaj, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, a mianowicie za moment powiem Wam, jakie są cechy klasycznej tragedii greckiej i te cechy będą istotne z punktu widzenia omawiania historii dramatu, bowiem będziecie sprawdzać, czy pewne cechy, które leżały u źródeł powstania tego rodzaju literackiego, sprawdzają się na przykład w innych epokach, czy rzeczywiście dramaturdzy z nich korzystają. Przede wszystkim tragedia grecka wyróżnia się tak zwanymi trzema klasycznymi jednościami. Jedność czasu, miejsca oraz akcji. Na czym to polega? Z reguły akcja jest jednowątkowa, dotyczy jednego ważnego wydarzenia, dzieje się w jednym miejscu, na przykład przed Pałacem Królewskim w Tebach i dzieje się od wschodu do zachodu słońca, więc mamy jedność czasu. Nie wszyscy później dramaturdzy zachowywali, proszę Państwa, te trzy klasyczne jedności, ale należy o tym pamiętać. Ponadto tragicy greccy zawsze opierali pisane przez siebie utwory na micie. Bohaterami takich utworów mogła być wyłącznie wysoko urodzona, na przykład rodzina królewska i oczywiście ta tragedia musiała być oparta na historii związanej z mitem. Ponadto, proszę Państwa, nie było za bardzo miejsca na pojawienie się więcej niż trzech aktorów. Na początku historii teatru antycznego oczywiście był jeden aktor, później dwóch, no i trzech aktorów wreszcie za czasów Sofoklesa. Kolejna istotna cecha, proszę Państwa, to to, że teatr w starożytnej Grecji spełniał funkcje niejako religijne. Temu miało służyć katarzis, czyli uczucie oczyszczenia, moment oczyszczenia z litości oraz trwogi. W tragedii greckiej, moi drodzy, mamy takie elementy, które związane są z daną historią, a które czasami uczniom się mieszają. Ironia tragiczna, konflikt tragiczny oraz tragizm bohatera na przykład. Mamy także tak zwaną hybris, mamy również winę niezawinioną, czyli hamartię, no i rzecz jasna mowa jest również o mimesis, o naśladowaniu rzeczywistości. Co to znaczy?
Może zacznijmy od tego ostatniego. Mimetyka to jest naśladowanie rzeczywistości, czyli w tragedii greckiej nie znajdziecie Państwo jakichś zjawisk fantastycznych, niesamowitych. To wszystko musi być prawdopodobne. Jeśli chodzi o Hamartię, winę niezawinioną, no to musimy sięgnąć do treści na przykład króla Edypa. Pamiętacie mit o Edypie? Jego ojciec Laios naraził się bogom, według mitologii prawdopodobnie dlatego, że niestety zhańbił pewnego królewskiego syna, młodzieńca i ten, niejako przeżywając ten dramat, popełnił samobójstwo. Ród Laiosa został przeklęty. Wyrocznia powiedziała mu, że jego syn go zabije. No oczywiście, kiedy pojawił się na świecie Edyp, Laios, jego żona Jokasta, zdecydowali się, że jednak dziecko powinno zniknąć ze świata, żeby nie spełniła się ta przypowiednia. Przekłuto dziecko pięty i kazano wynieść do lasu. Tam znalazł je pewien pasterz i zaniósł bezdzietnemu królestwu Koryntu, które wychowywało tego Edypa jako swojego syna. Niestety złośliwe dzieciaki, wiecie jak to w życiu bywa, zaczęły bardzo często wyrzucać, może jest znajdą podrzutkiem. Chciał się wreszcie upewnić, dlaczego rodzice nigdy mu niczym nie powiedzieli. W związku z tym udał się do wyroczni i wyrocznia rzeczywiście powiedziała mu, że zabije własnego ojca. Edyp, obawiając się, że zabije Polybosa, którego uważał za swojego biologicznego ojca, postanowił uciec z Koryntu i udał się w kierunku Teb. Tam na drodze spotyka orszak nieznajomych, którzy nie chcą po prostu mu z tej drogi ustąpić. Wywiązuje się awantura, bitwa, no i oczywiście na skutek tego całego nieszczęsnego zamieszania Edyp zabija człowieka, którego wówczas więziono. Nie wie bowiem, że jest to jego biologiczny ojciec Laios. Trafia do Teb, które są wówczas nękane przez potwora Sfinksa. Odgaduje jego zagadkę, a w nagrodę poślubia królową wdowę Jokastę. Oczywiście żadne z nich nie ma pojęcia o swoim biologicznym pokrewieństwie. Ma z nią czworo dzieci, jest to bardzo szczęśliwe małżeństwo. Mało tego, okazuje się, że Edyp jest wspaniałym królem. Tylko że niestety Teby są nawiedzane przez liczne klęski żywiołowe. Coraz częściej mówi się, że to bogowie karają to miasto za to, iż królobójca, morderca króla Laiosa nie został schwytany i odpowiednio ukarany. I tu zaczyna się, proszę Państwa, dramat Sofoklesa. Zaczyna się od momentu, kiedy Edyp postanawia za wszelką cenę ująć zabójcę króla Laiosa, ukarać go stosownie, bowiem chce znać prawdę. Nie wie bowiem, że za każdym razem, kiedy przybliża się do tej prawdy, ściąga na siebie największe cierpienie i nieszczęście. Oczywiście ostatecznie Edyp, jak wiecie, dowiaduje się prawdy. W dramacie jednocześnie rozmawia o tym z wieszczkiem Terezjaszem. Oczywiście, jak nie trudno zgadnąć, ponieważ wcześniej obiecał, że ukara królobójcę, musi ukarać sam siebie. Pozbywa się, wydłubuje sobie oczy i jednocześnie skazuje się na wygnanie, w którym towarzyszy mu córka Antygona. Wkrótce potem Edyp umiera. Proszę Państwa, na czym polega konflikt tragiczny, wina tragiczna, czy też w ogóle tragizm bohatera? Że im bardziej Edyp usiłuje uciec wyrokowi bogów, bo przecież pamiętacie, że według mitu Edyp, usłyszawszy od wyroczni delfickiej, że ma zabić własnego ojca, próbuje uniknąć tego wyroku i ucieka z Koryntu. No cóż, wykazuje pychę, czyli tak zwaną chybric, która ostatecznie prowadzi go do nieszczęścia. Konflikt tragiczny, proszę Państwa, to jest konflikt dwóch równorzędnych racji, moi drodzy. Dwóch równorzędnych racji, co lepiej oczywiście widać na przykładzie Antygony, czyli innego dramatu Sofoklesa. Przecież wszyscy wiecie, że Antygona miała rację, chcąc pogrzebać zwłoki swojego brata. I Kreon miał rację, zabraniając grzebać zwłok zdrajcy. Nie ma, proszę Państwa, możliwości, żeby pogodzić te, żeby powiedzieć, że któraś z tych racji jest większa bądź mniejsza. No i rzecz jasna, ironia tragiczna. Na czym polega? No na tym, że bohater w toku kolejnych wydarzeń, po prostu nawet nie mając tego świadomości, coraz bardziej zmierza ku swojej klęsce. Podejmuje działania, które mają go w jakiś sposób ratować, a coraz bardziej zmierza ku swojej klęsce. To jest ta ironia tragiczna. No i proszę Państwa, wina niezawiniona. Na czym polega? No na tym, że Laios uczynił coś złego, bogowie rzucili klątwę na całą jego rodzinę i Edyp nie jest niczemu winien, proszę Państwa. A mimo to klątwa musi się zrealizować. Nawet mimo faktu, że Edyp jest bardzo dobrym władcą. Proszę Państwa, trudno sobie w naszych współczesnych czasach wyobrazić taką sytuację, w której mężczyzna dowiaduje się, że ma dzieci z własną matką. Wyobraźcie sobie, jak potworna musiała to być tragedia dla tej rodziny królewskiej.
Wiecie, że Jokasta popełniła samobójstwo, że dzieci Edypa również nie zeznały szczęścia, no a sama Antygona również zginęła śmiercią, no powiedzielibyśmy tragiczną, bo przecież wyrok na nią wydał jej wuj Kreon. I teraz, proszę Państwa, arkusz maturalny, który pojawił się w ubiegłym roku, pod koniec, dotyczył fragmentu Antygony właśnie, był związany z pieśnią chóru. I tutaj bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Chór w tragedii antycznej ma potrójną rolę. Po pierwsze, wiecie, że w takim amfiteatrze na powietrzu nie było czegoś takiego jak kurtyna. Wejścia i pieśni chóru pozwalają niejako poprzecinać po prostu akcje na części, na epizodiony, czyli pełnią jakby rolę kurtyny. Kolejna sprawa, że chór komentuje wydarzenia, opowiada o tych, których na scenie nie widać, no i niejako w swoich pieśniach sugeruje widzowi, co należy mniej więcej myśleć. Proszę Państwa, no chór generalnie w tragedii antycznej jest ważniejszy niż aktorzy. To dla niego jest większa część sceny, zwana orkiestra. To on tańczy i śpiewa, to on pełni nadrzędną rolę, można powiedzieć. Zresztą od chóru się zaczęło, aktorzy byli tylko dodatkiem. To teraz mamy takie czasy, w których aktorzy są najważniejsi na planie. Tam, proszę Państwa, jest pytanie o to, czy rozum, prawda, jest przyczyną potęgi człowieka, czy rozum jest jednak źródłem jego klęski. Mamy bowiem fragment, w którym chór mówi na temat rozumu człowieczego. Mówi o tym, że człowiek dzięki temu rozumowi jest w stanie podporządkować sobie naturę, przyrodę. Że człowiek jest w stanie stworzyć wspaniałe rzeczy, ale jednak nigdy nie powinien zapominać o tym, że jest podległy losowi, jest podległy fatum, podległy bogom. I w momencie, kiedy za bardzo w ten rozum uwierzy, no to wówczas może się to dla niego skończyć tragicznie, bo rozum ludzki ma ograniczenie. Tym ograniczeniem, proszę Państwa, jest śmiertelność człowieka. O tym mówi właśnie chór w tym to właściwie fragmencie. No i cóż, ja bym postawiła taką tezę do tego arkusza, do tego tematu, że jednak rozum ludzki jest dla człowieka często przyczyną klęski. Dlaczego zapytacie? No to tam w tym bowiem temacie należało wskazać dramat antyczny. No proszę Państwa, ja osobiście uważam, że można by było tutaj wskazać się fragment, w zasadzie na podstawie tego fragmentu odnieść się do całości dramatu, jakim jest Antygona. Tutaj tym rozumem głównie kierował się Kreon, nie uczuciami. Kreon bał się, co powiedzą jego podwładni, jeżeli oszczędzi swoją krewną. Rozum nakazywał postępowanie władcy bardzo surowe. Rozum nakazywał ukaranie zdrajcy. A wiecie, że no, brak pogrzebania zwłok w religii antycznej oznaczał to, że dusza będzie się wiecznie tułała po tym świecie, nigdy nie zazna spokoju. To dlatego Antygona chciała za wszelką cenę pogrzebać ukochanego brata. A Kreon mówi, nie, nie, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, zgodnie z rozumem, ja muszę postąpić tak. No i ten rozum go zgubił, bo nie tylko stracił Antygonę. Stracił też bliskich, stracił syna. I naraził się na ogromne cierpienie. Zapytacie mnie, gdzie w lekturach, w dodatkowych tekstach kultury, tekstach literackich jest mowa o rozumie. O rozumie, który staje się przyczyną klęski. Otóż proszę Państwa, no, w licznych materiałach ja znalazłam pewne odniesienia. Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest, aby wskazać Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego. Pamiętajcie, że główny bohater, pragnąc dokonać zabójstwa, przede wszystkim uważał, że rozum ludzki, wola ludzka jest ważniejsza od sumienia. No i rzecz jasna dokonał tego zabójstwa i poniósł sromotną klęskę, bo okazało się, że to jednak sumienie jest silniejsze od rozumu i dopiero wtedy musiał przejść ogromną drogę takiego ponownego odrodzenia się jako człowieka. Innym tekstem literackim, w którym mamy może wskazanie na rozum jako ten, który staje się przyczyną klęski w ogóle człowieka jako takiego, proszę Państwa, no, spójrzmy na Treny Jana Kochanowskiego. Przecież tam w jednym z tych trenów, za moment zobaczycie Państwo tekst tuż obok mnie, nagle okazuje się, że mądrość, w którą całe życie poeta wierzył w momencie tragedii, jaką jest śmierć dziecka, okazała się zupełnie zawodna. A jeśli chodzi o tekst kultury, polecam wspaniałą serię Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Poszczególne odcinki były poświęcone poszczególnym przykazaniom tego dekalogu i w odcinku pierwszym mamy bowiem historię pewnego naukowca, jego synka, którzy za bardzo ufają rozwiązaniom rozumowym, za bardzo ufają rozwiązaniom dotyczącym
inteligencji maszyn, inteligencji komputera, co kończy się tragicznie dla dziecka, bo dziecko zamiast wierzyć zdrowemu rozsądkowi i pewnej intuicji, wierzy temu, co przeliczył komputer. Komputer przeliczył, że może wejść na lód i na pewno ten lód się nie załamie, a dziecko bardzo chciało pojeździć na łyżwach, które otrzymało w prezencie gwiazdkowym. Jak to się skończyło? Nie powiem. Możecie Państwo obejrzeć Dekalog, naprawdę polecam. Fenomenalne dzieło Kieślowskiego, zresztą jedno z wielu, ale również dowodzące tego, że jednak rozum ludzki bywa zawodny. I chociaż może być potęgą, to jednak zbyt nieufanie rozumowi może się dla człowieka skończyć klęską. Dziękuję i w następnym odcinku chciałabym Was zaprosić na posłuchanie nieco informacji o antyku judeo-chrześcijańskim, o Biblii, o tym, jak to Biblia jest dla nas źródłem motywów literackich, gatunków literackich, pomysłów. No i rzecz jasna, czy może się zdarzyć coś z Biblii do omówienia na maturze? Być może. Zapraszam.